Nazywam się Karolina Pruchniewicz, jestem prawnikiem, interesuję się prawem żywnościowym od wielu lat. Zainteresowałam się tym we Włoszech i dla mnie te kultury południowe są przykładem takiej wartości kultury żywienia. W tym momencie współtworzę We End Waste i stowarzyszenie, które ma na celu zrównoważone, minimalistyczne, takie etyczne podejście do świata i życia. Dla mnie suwerenność żywnościowa jest to prawo do zdrowia, prawo do życia, gdyż żywność, która źle na nas wpływa, która powoduje u nas choroby, czego konsekwencją jest śmierć, tak naprawdę jest zaburzeniem podstawowego prawa człowieka, czyli w moim odczuciu, w świecie zachodnim, nie tylko, jesteśmy pozbawieni tego podstawowego prawa, gdzie tyle się mówi o obronie praw człowieka, a o tym prawie mówi się bardzo mało. Ludzie nawet nie wiedzą, prawnicy nie wiedzą, czym jest suwerenność żywnościowa. Ja uważam, że każdy z nas zmienia świat, postępując, bo nie możemy zmienić tego, co jest nad nami. Często jest trudno też zmienić to, co jest wokół nas, ale będąc świetnym przykładem i pokazując, że można żyć pięknie i szczęśliwie, zarażamy tym ludzi i powodujemy, że oni też chcą to robić. Czyli nie zmuszamy ich, nie atakujemy, tylko mówimy, że wszyscy jesteśmy równi. I ja wprowadzam to, dzieląc się tą ideą i pokazując, że mniej tak naprawdę znaczy lepiej, czyli staram się odwracać trendy globalne i konsumpcyjne.